Jest magicznie, jest kosmicznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w Ratajskim Fertu Kultury. Jesteśmy na półkoloniach, gdzie oczywiście w Ratajskich Domach Kultury wiele się dzieje. Dzisiaj w Escape Roomie, ale oczywiście to nie wszystkie wydarzenia związane z półkoloniami. Na akcji Zima wiele atrakcji, o czym już za chwilę się Państwo przekonacie, ale oprócz tego zrelacjonujemy galę piosenki biesiadnej, a także balik dla dzieci, no bo przecież jest karnawał jeszcze. Zapraszam. Dobra, zapraszam. Półkolonie czas zacząć w Ratajskich Domach Kultury od 12 do 23 lutego. Dzieci i młodzież korzystają z atrakcji na miejscu oraz podczas wycieczek za miasto. Pierwszy dzień akcji Zima w Domu Kultury na Pięterku zaczął się kosmicznie. Jedna z sal zamieniła się w escape room, a dzieciaki wylądowały na nieznanej sobie planecie. Jest to materiał, a materiał można tak zwinąć. Teraz odpowiedź jest taka, że wokół czegoś trzeba ten materiał owinąć. Pytanie wokół czego? My się specjalizujemy właśnie w takich pokojach zagadek dla dzieci. Jest to taka nasza pasja z żoną i postanowiliśmy właśnie też tutaj pokazywać to młodym osobom. Więc dzisiaj mamy taki kosmiczny pokój zagadek. Dzieci przeniosą się na taką tajemniczą planetę i muszą tutaj w grupie rozwiązać zagadki po to, żeby jakby wrócić z powrotem tutaj na te półkolonie, na których są tutaj w naszym Domu Kultury. Generalnie sami jako dorośli bardzo często chodzimy w takie miejsca i stwierdziliśmy, że właśnie fajnie to też uczyć dzieci, ponieważ po pierwsze dzieci pracują w grupie, uczą się jak współpracować, rozwiązują łamigłówki, czyli też jakby logiczne myślenie i ogólnie fajna zabawa, bo to też jest to coś takiego niespotykanego, a oczywiście wiadomo, staramy się też dołożyć maksymalnie, jeśli chodzi o scenografię, żeby dzieci czuły się tak, że są tutaj za drzwiami i są powiedzmy w Domu Kultury, a przenoszą się tak, jakby były w kosmosie. W pokoju zabaw mogło być maksymalnie 10 osób, dlatego pozostała część półkolonistów czekała na swoją kolej, jednak też aktywnie. Robimy kotki, robimy jakieś robloki, dzieci nas uczą o swoich grach, o swoich książkach, filmach i teraz tworzą właśnie dzieła związane ze swoimi hobby, ze swoimi zainteresowaniami. Ale to chyba idealnie, no bo tak naprawdę dzisiaj pierwszy dzień, integracja, no i okazja do tego, żeby się poznać, dzięki temu też się poznajecie. Tak, mamy pierwszy dzień ferii, teraz mają okazję siedzieć razem, współpracować, poznają się jeszcze, ale okazało się właśnie, że mają wspólne zainteresowania, dlatego podzielili się tak też sami w tych mniejszych grupach na jeszcze mniejsze grupy, takie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i teraz te prace plastyczne też właśnie pokazują ich wspólne zainteresowania w tych mniejszych grupkach. Powiedz, co robicie? Robimy grę. Jaką? Brawl Stars. I co to będzie? Jeżeli ktoś nie wie, czym jest ta gra, to opowiedz proszę. Gra bitewna. Dobra, i co tutaj za chwilę pojawi się na tej tekturze, powiedz? Postacie, ja robię ogólnie obramówkę tej areny do bitwy, a postacie jeszcze dorobię później z chłopakami i ogólnie jeszcze robię arenę. I tak zintegrowani mogą korzystać z kolejnych atrakcji w kolejnych dniach półkolonii. A teraz zaglądamy do innych domów kultury. Przenosimy się więc do Jagiellonki, gdzie 13 lutego duża sala zamieniła się w teatr. Wszystko tylko dlatego, że to magia półkolonii, a było to możliwe za sprawą aktora Teatru Polskiego Andrzeja Błażewicza, który pokazywał dzieciom, jak opowiadać historię ruchem. Ale jakbym już był w takiej dynamicznej, to wiadomo, że jest jakiś ruch. Może nawet biegnie, dokładnie. Teatr można robić wszędzie i to jest prawda. Dzisiejsze zajęcia zacząłem od tego, w zasadzie wracając do jakichś swoich pierwszych wspomnień teatralnych, że teatr to w zasadzie wyobraźnia. Tym się różnimy od filmu, tutaj jest o tyle prościej, że kiedy chcemy, żeby spadł śnieg, patrzymy w niebo, wyobrażamy sobie płatek śniegu, no i ten śnieg się magicznie na naszej dłoni pojawia. Więc dzisiaj właśnie w ramach tych zajęć staramy sobie w kilku takich prostych ćwiczeniach, które też są po prostu zabawą, pokazać, że właśnie siła wyobraźni i współpracy to jest to, co teatr w sumie stwarza. Teatr to, co stwarza, to jest edukacja też dla dzieci, bo nie każdy tu będzie aktorem, natomiast coś może dla siebie wyciągnąć. Co to ma być?
No, jest kilka takich elementów. Po pierwsze właśnie współpraca. Tak naprawdę my tutaj robimy taką mikrosytuację, która ma miejsce też w zawodowym teatrze. No bo żeby powstało przedstawienie, to cały szereg osób musi po prostu ze sobą się spotkać, pogadać, coś uzgodnić i współpracować. I tutaj też projektujemy takie sytuacje mikro współpracy, kiedy w przeciągu kilkunastu minut robimy w zasadzie no, taką właśnie małą scenkę na przykład. Więc to po pierwsze. Ale też na przykład jakiegoś rodzaju odwaga taka sceniczna, która się bardzo często w życiu przydaje. Sam kiedyś pamiętam, chodziłem do amatorskiego kółka teatralnego. Niewiele osób dzisiaj z tego kółka jest związane z teatrem, ale z kolei są to osoby, które nie mają problemu, żeby występować publicznie, które się nie boją, są odważne, są takie liderskie w swoich społecznościach, więc myślę, że to jest też jakiś taki bardzo ważny element, który teatr nam daje. A oprócz tego dzisiaj tworzycie jakąś historię. Mówił pan tutaj o czarowaniu śniegu, trochę nam go brakuje. No właśnie, o to chodzi, żeby trochę tą krainę lodu tutaj zrobić dzisiaj? Ja bym tak powiedział trochę od drugiej strony, że to jest historia o tym, że możemy coś wspólnie zbudować od zera. O tym jest w ogóle też tworzenie teatru. Kiedy spotykamy się w teatrze na pierwszej trubie, nie ma nic. Jest stół, są kartki, ale nie ma zupełnie jeszcze przedstawienia. I nagle po dwóch miesiącach jest coś, co pokazujemy ludziom, cieszymy się z tego, jesteśmy dumni. I dzisiaj też trochę takie historie mikro, ale też wytwarzamy z niczego, zupełnie z niczego. Z tego, że po prostu spotkaliśmy się i chcemy się razem trochę w ten teatr pobawić. Tu można teraz budować naprawdę wszystko. Bo klocków do tego na pewno nie zabraknie. Na zajęciach, podczas których półkoloniści mogli układać Lego, tworzyły się jednoślady. Tematem była grawitacja. Dzieci będą budować pojazdy, które wydawałoby się w magiczny sposób będą szybować po sali, a nie będą miały żadnych silników, nie będą poddmuchiwane ani w żaden sposób popychane. Będzie je po prostu napędzać grawitacja. Świetne pomysły. Skąd one są tak naprawdę? No bo tutaj chodzi o to, żeby też trochę, nie wiem, to taka gra RPG się robi, tak? Że sobie coś dzieci zaczynają wyobrażać. Tak, no pomysły są, głównie czerpiemy je jako firma Edukidow, czerpiemy je z naszej bazy pomysłów, gdzie kilku takich pasjonatów klocków wymyśla i do wspólnej bazy jakby je dokładamy. Ale są też moje autorskie pomysły, a co zupełnie nieprawdopodobne, to bardzo wiele pomysłów dają nam dzieciaki po prostu. I rzeczywiście od razu dzieci wiedziały, jak chcą ułożyć pojazdy, ponieważ doskonale znają Lego. Jednak każda okazja jest dobra, aby je układać. Czy klocki Lego to są fajne, czy nie? Fajne, bo można się rozwijać przez te klocki. To znaczy w jaki sposób? Na przykład nauczyć się dopasować na przykład klocki. Trzeba najpierw zacząć od najłatwiejszych zestawów, a potem do trudniejszego. Tak jak ja to zrobiłem na przykład. Po co się układa klocki Lego? Dla zabawy. Mam dużo zestawów w domu i też bardzo lubię samemu budować. Jakie masz zestawy? Jakie chciałbyś jeszcze mieć? Chciałbym mieć zestaw głównie Star Wars, dlatego że są tam ogromne statki, a na razie mam dość dużo samochodów i samolotów. Zajęcia trwają ponad godzinę i mają przemycać naukę. Tak jak dzisiaj, przewodnim tematem będzie grawitacja. To są dzieci już nieco większe, być może będą wiedzieć. Na pewno nie wszystkie dzieci znają definicję tego słowa, w związku z czym no, nauczą się, właśnie doświadczając zabawy, co jest, myślę, najbardziej takim naturalnym środowiskiem do nauki przez dzieci. Na zajęciach dzieci używają standardowych klocków Lego, pojawiają się jednak czasem elementy trudno dostępne w sklepach. Karnawał dobiega końca, ale kiedy jeszcze trwał, w domach kultury bawili się także najmłodsi mieszkańcy osiedli. Czadowy balik odbył się w Domu Kultury Jubilat, a zaprosiła na niego Joanna Cieślak. To było karnawałowe szaleństwo, karnawałowy zawrót głowy. Były konkursy z nagrodami, dzieci między innymi odgadywały piosenki artystów, tytuły. Do tego była też chusta klanza, także mnóstwo zabawy, magiczne worki. Także działo się dużo i miejmy nadzieję, że za rok będziemy mogli powtórzyć jeszcze raz.
dzieci bawiły się fantastycznie, humory dopisywały, śpiewały piosenki, razem działały, układaliśmy układy taneczne, które razem tańczyliśmy, także działo się naprawdę dużo w Domu Kultury Jubilat. Na koniec dzieci mogły rozbijać piniaty w kształcie dinozaura. W środku były małe niespodzianki, oczywiście coś słodkiego na ząb, żeby mogły troszeczkę uzupełnić energii na koniec. Muzyka stały stroje, a wszystko to określa jeden przymiotnik – biesiadne. Od 9 lat raz w roku mieszkańcy Rataj mogą wziąć udział w gali, której gwiazdami zawsze są muzycy, znani m.in. z telewizji TVS. Kiedy 9 lat temu wyszedłem z pomysłem właśnie i zaproponowałem pozostałym Domom Kultury zorganizowanie takiej gali biesiadnej, to przyznam się szczerze, że nie myślałem, że przyjmie się nas takim entuzjastycznym przyjęciem właśnie ze strony mieszkańców. Co roku wszyscy czekają na tą galę, na spotkanie z tą piosenką biesiadną, ze śląskimi przebojami. Zresztą staramy się zawsze sprowadzać osoby, które na co dzień można oglądać w telewizji TVS, czy też na liście śląskich przebojów. Czwartego lutego do Domu Kultury Jędruś przyjechał Tomasz Calicki. Na scenie od 91 roku wydał 3 płyty Spełnione marzenia, Do zakochania tylko krok oraz To już 50 latek. To już 50 latek, na setkę mam zadatek. Gdy w szarle wieje wiatr, przede mną cały świat, ciągle chce się żyć. Do dzisiejszego występu przygotowałem się specjalnie, ponieważ na moich występach zdarzają się utwory typowo biesiadne, ale dzisiaj będzie ich zdecydowanie więcej niż zwykle. Dlatego, że tytuł Gala Piosenki Biesiadnej. Dokładnie tak. Tym się właśnie sugerowałem, że skoro Gala Piosenki Biesiadnej, no to trzeba coś przygotować fajnego. No właśnie, co w repertuarze? Co za chwilę usłyszymy? Przypomnijmy te piosenki tak naprawdę, których niektórzy może zapomnieli, a za chwilę usłyszą. Na pewno usłyszymy Sokoły, bardzo znany biesiadny utwór. Na pewno będzie coś z Biesiady Góralskiej na przykład. To będzie taki miks pioseneczek znanych bardzo. Mam nadzieję, że publiczność będzie z nami śpiewać. Będą piosenki z moich wszystkich 3 płyt, a nawet jest niespodzianka, bo jest jedna piosenka, która jeszcze nigdzie nie była prezentowana. I jest to zapowiedź mojej kolejnej, 4. płyty. No właśnie o to miałam się zapytać, no bo 2019 rok to poprzednia płyta, już 5 lat minęło. Rozumiem, że jest pan w tym procesie tworzenia, czy już na finiszu? Na finiszu i tak naprawdę już w poniedziałek, czyli jutro, wyruszam do wydawcy na rozmowy po prostu już związane właśnie z wydaniem kolejnej płyty. Kiedy jej się możemy spodziewać? No, chciałbym, żeby to było na pewno już w tym roku, ale myślę, że jesień to jest odpowiedni termin. W przyszłym roku gala będzie obchodziła swój jubileusz. Z tej okazji planowane są już 2 uroczystości. O szczegółach będzie informował organizator, czyli Dom Kultury na Pięterku.
podczas ferii zimowych to taki czas, gdzie domy kultury zmieniają się właśnie w teatry, gdzie zamieniają się w miejsca gier, zabaw, no i właśnie zupełnie zmieniają swój charakter. To dopiero dwa dni po ukolonii, bo dzisiaj jest 13 lutego, a przed dzieciakami jeszcze niecałe dwa tygodnie i to, co będzie się działo podczas półkolonii, pokażemy w następnym Ratajskim Fertlu Kultury, który 27 lutego wyemitujemy na naszej antenie. Do zobaczenia.